Państwa bardzo serdecznie w imieniu Muzeum PRL-u. Mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny wczujemy się wszyscy w atmosferę roku 76, kiedy pracownicy kilku fabryk wystąpili z demonstracjami przeciwko ogłoszonym drastycznym podwyżkom cen. My, robotnicy zakładów mechanicznych imienia Woltera, występujemy przeciwko władzy i idziemy na komitet wojewódzki PZPR, żeby sprzeciwić się podwyżkom cen. Precz z komuną! Precz z komuną! Spalić wszystko! Spalić życia! Uważam, że tego typu projekty właśnie polegające na inscenizowaniu, rekonstruowaniu tych wydarzeń historycznych, w których bierze udział właśnie młodzież, licealiści, daje bardzo dużo. Oni wczuwają się w rolę, przeżywają to, czyli jakby czują atmosferę tamtych lat, no i to im uświadamia to, co właśnie przekazują podręczniki. Ja pani powiedziałem, koniec dyskusji. Pani nie chciała mi tych dokumentów pokazać, to ja panią przyprowadziłem tutaj, teraz będzie pani z kim innym rozmawiała. Ze mną się można było dogadać, tutaj już nie. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Sąd Rejonowy w Radomiu, Wydział II Karny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym sprawy oskarżonych Joanny Mandyk, Michała Wolarza, Wojciecha Zająca, uznaje wszystkich oskarżonych winnych popełnienia następujących przestępstw. Jest to gra, właściwie można powiedzieć, edukacyjno-przestrzenna, skierowana dla dzieci i młodzieży. Chcieliśmy uzmysłowić, jakim wielkim hardkorem było być współpracownikiem KOR-u w latach 70., jaką odwagą po prostu, umiejętnością trzeba było się przysłużyć w tamtych czasach. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Dobrze. Komitet Wojewódzki. Dobrze. Co to jest za drużyna? Melanie. Proszę. Dziękujemy. Wykonujecie dalej zadania. Zakończyło się pomyślnie, dziękuję bardzo. Chce się pani do nas przyłączyć? Tak, chciałabym. Wiemy pani, o co chodzi? Tak, wiemy. Bo my tutaj mamy strajk głodowy od 25 maja przez tydzień. Budujemy i ojciec Aleksander tutaj, proszę ojca. Myślę, że bardzo dobrze się bawimy. Stwierdziliśmy, że jak zrobimy 4 punkty, to i tak jest fajnie. I nie liczymy na żadne zwycięstwo, tylko na bardzo dobrą zabawę i właśnie jakieś takie poznanie historii od tej drugiej strony, nie takiej typowo książkowej. Może świadek zeznał, że... I teraz świadek zeznał. Ten świadek ostatnich wydarzeń. A to jest porządny chłop. Dzisiaj 7 maja zginął student Stanisław Pyjas. Władza ludowa podała, iż rzekomo będąc pod wpływem alkoholu, uległ wypadkowi spadając ze schodów. No i to jest prawda. A rzekomo? Fakty jednak są inne. Ostatnią osobą, która go widziała, był jego przyjaciel Stanisław Pietraszko. Ten świadek ostatnich wydarzeń i nie ma dalszego tekstu. Co to kurwa jest? Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie sfinansowała projekt tego toru, a później jego budowę. Jest to jedyny w tej chwili tor nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie, gdzie mogą się odbywać tego typu zawody. Kurde, też widać, jak jest. Tomka bardzo często można spotkać tutaj w tym parku. Wiadomo, że wszystko nie tak ładnie i płynnie jak Paweł, pierwszy zawodnik, ale również stał się nieźle. Dziękujemy Tomkowi, to był pierwszy eliminacyjny przejazd, zakończony jakże pięknym splitem. Przede wszystkim jest oceniany poziom techniczny przejazdów, płynność, wykorzystanie przeszkód, jak wygląda w ogóle taka konkurencja. W tym przypadku zawodnik startuje tutaj na początku, dojeżdża do końca toru i wraca. W międzyczasie na wszystkich przeszkodach stara się wykonać jakieś ewolucje, no i oceniany jest przez sędziów.
Na pewno największą zaletą tej dyscypliny sportu jest poczucie indywidualności, którą daje jazda na deskorolce. Ludzie nie muszą się trzymać jasno jakichś określonych ról, zasad, czy współpracować z kimkolwiek. Tak naprawdę robią to, co chcą, wykonują triki, jakie chcą, jeżdżą w taki sposób, jaki chcą. Nikt im nie każe, nikt im nie narzuca, a uczucie, kiedy się uda trik, jest niezastąpione i nie da się tego opisać. Jest to świetny sposób na rekreację, na czynny wypoczynek. Ja obserwowałem w wielu krajach zachodnich przy różnych projektach, wymianach międzynarodowych, że to cieszy się ogromnym powodzeniem także w Europie. Idzie wojsko poprzez wieś, złota błoto siąpi deszcz. Leje deszcz jak z cebra, a to ci maniebra, a to ci żołnierka fez. Jędrusiowa dola, partyzancka dola, będzie lepiej, pociesz się. Witam serdecznie w naszych skromnych progach, witam w nowochódzkiej wiośnie muzycznej, niezmiernie witam wzruszona, ale jednocześnie z olbrzymią radością, że udało się Państwa po tylu latach w jednym miejscu, w jednym czasie zebrać, spotkać, powitać. Rozpoczynamy od zdjęcia z roku 1965. To ta sala i te panie. Jak to było w domu rodzinnym? To jest orkiestra, w której grał tato pań. Tak, to jest orkiestra Lelity, pana Lelity, który w 30 latach zrobił orkiestrę przez to, że zakupił instrumenty i chciał, żeby wieś Bieńczyca miała swoją orkiestrę. Bo tu i był teatr, i orkiestra, i ta wieś była bardzo prężna. Niejaki ptak był nawet ujęty w weselu Wyspiańskiego. I zapraszamy teraz siostry po 46 latach, znowu w tym samym miejscu. Biedroneczki są w kropeczki. Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie. U motylka plamek kilka służy ku ozdobie. Drobne centki, sorczyk giętki, liliowe tulip łatki, ty mój grzybku też masz łatki i śliczny kapelusik, więc niech wcale cię nie smuci ten drobny biały rzucik.